10 minut gradu zniweczyło kilkumiesięczny wysiłek rolników z gminy Łukowica. Cztery uderzenia na takim malutkim jabłuszku. Lodowe kulki poprzecinały liście, rodzące się dopiero co jabłka, a nawet korę drzewek owocowych. Sadownicy już zaczęli szacować straty po sobotnim gradobiciu. Przyszło paręnaście minut, no i przekreśliło wszystko. Z naszą kamerą wybraliśmy się do Łukowicy. Tutaj w Wielikówce w gospodarstwie Józefa Wójcika spotkaliśmy poszkodowanych rolników, którzy nie mają wątpliwości, że ten sezon dla nich jest już stracony. No nie do naprawienia, nie do tego. To wszystko po prostu, co zostało uderzone, spadnie w większości i każde jabłko w większości ma ślad. Bo teraz jest małe, ale pomimo przyglądnąć się temu, to po prostu jest. My nie produkujemy, powiedzmy, tam owoców na przemysł, tylko na jabłko deserowe, które po takim uszkodzeniu, no to ono się nadaje tylko, jeżeli zostanie, no to ono się nadaje tylko na przemysł, którego cena to ani nie pokrywa części kosztów dokładnie produkcji. W tamtym roku wszystko mroziło, nic nie zostało. Praktycznie na sokit może tak dla siebie. W tym roku już też ogórki sadzimy na dzierżawie, na hektarze, tutaj niedaleko zaraz. Też folię ściupało, 4 km folii ściupało, zniszczyło. Sadownicy próbowali ubezpieczyć swoje zbiory i sady na wypadek takich właśnie niespodziewanych sytuacji, jaka miała miejsce chociażby w ubiegły weekend. Niestety żadna z firm nie chciała zapewnić im wspomnianego ubezpieczenia. Nie było możliwości ubezpieczenia. Ubezpieczenie ubezpieczam co roku od 8 lat całość sadów. I po prostu teraz tylko trwa 12 minut nabór. No i po prostu polisa moja nie wskoczyła i zostałem po prostu z niczym. Wszyscy my tu praktycznie jest jak jeden. Nie mieliśmy możliwości ubezpieczyć. My chcemy to robić. Nie wiem, czy to państwo nie widzi tego, czy nie chce widzieć, czy to specjalnie ktoś robi, że te pieniądze są nie przeznaczane na powiedzmy na dopłatę do tego ubezpieczenia, czy tylko przeznaczane, nie wiem, na jakieś nieużytki, czy na coś tam, z których nikt nie żyje. Chcieliśmy przez inne lata ubezpieczyć, tak samo jak kolega. Teraz w tym roku ty się nie załapałem na ubezpieczenie. Dla wielu z nich praca w sadzie i to, co uda się im zebrać, a także sprzedać, to tak naprawdę jedyne źródło utrzymania. 20 lat temu była cena po prostu sprzedaży 2 złote, złoty 50 furcie czy coś takiego. Teraz tego nie weźmie. Jest dużo konkurencji, a wszystko czy coś takiego. Markety zarabiają tylko sieci na tym. A to, że na wolnym rynku, no to ile tego na wolnym rynku sprzeda? To są za duże ilości, żeby się bawić. Należeliśmy do grupy, no to też ja wystąpiłem z grupy, bo po prostu co to by za pieniądze. Mam po prostu chłodnie, mam pomieszczenia, wszystko co tego, także mam gdzie trzymać i tego. Jestem w dobrej sytuacji o tyle, o ile. Ale tak to po prostu no, nikt nie będzie robił, a koszty wybudowania po prostu maszyn i wszystkiego to nie ma u nas szans. Gospodarze jakieś tam 20-30 lat już gospodarze, to ja mam gospodarstwo i 15-20 lat temu to byłem w stanie za to wybudować dom, wszystko. A w tej chwili obecnej żyję tylko z dnia na dzień po prostu. Nic nie odłożę z gospodarstwa. Tyle chciałem mi opowiedzieć. Ja musiałem na przykład dorabiać w zimie, akurat pracowałem powiedzmy na budowie i żeby przeżyć. Włożyliśmy w to pieniądze, bo to nie jest tylko tak, że ten owoc, on tak sobie urośnie sam od siebie. Pierwsze, no to trzeba wsadzić, no ale to już pomnijmy. Ale co roku my dajemy na nawozy, trzeba wydać pewną sumę na opryski. No i właśnie to się wydaje w tym momencie, teraz przed sezonem tak jakby. No i później czeka się na ten plon, żeby to się po prostu coś zwróciło. No i jeżeli się zwróci, no to jest dobrze. Jeżeli coś zostanie z tego, no to my z tego żyjemy. Rolnicy z Łukowicy mają nadzieję, że z pomocą przyjdzie im rząd. W niedzielę sady, przez które przeszedł żywioł, odwiedził Łukasz Kmita. Wojewoda Małopolski obiecał wsparcie i pomoc finansową dla poszkodowanych. Po gradobiciu wojewoda odwiedził sadowników. Jaka jest szansa, że uzyskają oni pomoc? Tak, w sobotę zaraz po wystąpieniu zjawiska gradobicia zadzwoniłem do pana wojewody Łukasza Kmity z prośbą o przyjechanie na teren gminy Łukowica i wsparcie sadowników poszkodowanych kolejnym kataklizmem, jakim wystąpiło w sobotę, ponieważ sady zostały doszczętnie stłuczone przez grad wielkości piłeczek
ping-pongowych. A co ze strony gminy? Od 7 czerwca przyjmujemy wnioski od poszkodowanych sadowników, aby było zbiorcze zestawienie i oszacowanie wielkości strat na terenie gminy Łukowica. No i następnie też zostaną będą komisje powołane, które udadzą się w teren, by oszacować te straty na podstawie wniosków. Komisje złożone z pracownika urzędu, pracownika z ODR-u i zbrojniczych. Albo spadnie, albo będzie z tym, z dziurą rosło. Ale raczej spadnie, bo spadnie święto jajskie. O, tak samo tu. A wnioski sadownicy mogą składać do 15 czerwca w budynku Urzędu Gminy Łukowicy.